Ostatnie posiedzenie Rady Miasta i Gminy Kunów i ostatnie podjęte uchwały przez radnych mijającej kadencji. Dziękuję. Czy mamy jeszcze jakieś zapytania? Podobnych sesji przez ostatnie 4 lata w Kunowie odbyło się 79, na których radni łącznie podjęli 450 uchwał. To była ciężka praca. Radni naprawdę na wysokim poziomie merytorycznie dyskutowali ze sobą, z burmistrzem, z mieszkańcami, więc efekty tego myślę, że widać w terenie, widać inwestycje, widać wszystkie te rzeczy dobre, które w tej kadencji się zadziały dla mieszkańców Kunowa i gminy. O dobrej współpracy w Kunowie mówi burmistrz, mówią też radni. Wydaje mi się, że właśnie ta dobra współpraca była chyba takim najważniejszym elementem, spoiwem, który spowodował, że tyle można było w tej gminie zrobić. Czystą przyjemnością była współpraca z burmistrzem, z panią wiceburmistrz, z jednostkami organizacyjnymi, z jednostkami pomocniczymi. Szeroko pojęta współpraca na ostatniej sesji Rady Miasta i Gminy w Kunowie została doceniona. Radni, zarząd i pracownicy otrzymali specjalne podziękowania i dyplomy. Szanownej pani Marioli Grobowieckiej, zastępcy burmistrza miasta i gminy Kunów w latach 2014-18 za pełną zaangażowania pracę dla dobra społeczności lokalnej. Życzymy dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. O uroczysty charakter tego dnia zadbały też przedszkolaki z Kunowa, które w niemal godzinnym występie artystycznym zaprezentowały swoje talenty. Dzieciaki śpiewały, tańczyły i recytowały wiersze. Wszystko to zachowane zostało w patriotycznym tonie. Najmłodsi z dumą opowiadali o swoim kraju, przedstawili drogę Polski ku niepodległości, ale też podczas występu nawiązali do swojej małej ojczyzny, jaką jest Kunów. Herbem Kunowa jest na niebieskim tle złota podkowa, a na nią mor czerwony w górze się unosi, o dawnej pracy w kamieniołomach na cały kraj głosi. Ostatnia sesja w mijającej kadencji to idealna okazja do podsumowania tego, co przez 4 lata w gminie zostało zrobione. W Kunowie inwestycji działań mających na celu rozwój miejscowości nie brakowało. Wśród sukcesów burmistrz Lech Łodej wymienia m.in. sprawne przeprowadzenie reformy oświaty. To jest dobra kadencja, jeśli chodzi o naszą kunowską oświatę. No i następna sprawa to sprawy dotyczące cały czas ludzi. Budujemy, kończymy w tym momencie 3 mieszkania socjalne. To jest taki początek zabezpieczenia tych osób, które czekają na mieszkania socjalne, a jest ich 60 podań, czyli osób około 200. To jest bardzo ważna rzecz, która będzie kontynuowana, a w tej kadencji rozpoczęta. No i takie bardzo mega inwestycje to oczyszczalnia ścieków, która jest w trakcie realizacji, w trakcie budowy i za parę miesięcy w czerwcu jest duża szansa, że zostanie oddana do użytku i przestanie nam zagrażać w tym momencie klęska ekologiczna, bo tak to niestety wygląda w tym momencie. Kolejna bardzo ważna sprawa to termomodernizacja szkoły podstawowej w Kunowie, którą nam się udało zrealizować, no i dofinansowanie ulicy Kaznodziejskiej i 20 dróg w tej kadencji z dofinansowania przede wszystkim powodziowego, ale również i FOGR, czyli Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, ale również i nadleśnictwo, od którego pozyskaliśmy na 2 drogi gminne w Kolonii Iwaryckiej. Nowa kadencja samorządowa rozpocząć się ma od kontynuacji podjętych już zadań. Mowa o modernizacji 4 dróg, ukończeniu budowy mieszkań socjalnych, planu zagospodarowania przestrzennego czy dalszych działań na rzecz seniorów i młodzieży w Kunowie. Jak zapewnia Lech Łodej, który decyzją mieszkańców ponownie, ale teraz już przez 5 lat, będzie sprawował funkcję burmistrza gminy, w Kunowie w dalszym ciągu będą organizowane też imprezy integracyjne, charytatywne i sportowe.